Jeżeli jesteś ciekaw, jak powstała, prawdopodobnie największa polska mapka typu miasto, na której grał sam w sobie Roxanne oraz Szymek. Mapka, która na stronie Minecraft Mapy zajmuje 5. miejsce w kategorii najczęściej pobierane mapy, z wynikiem 77 tysięcy pobrań. Mało tego, to na najpopularniejszej stronie z mapami na świecie, chodzi tu oczywiście o Minecraft Maps, Megapolis w kategorii mapek typu miasto znajduje się aktualnie na 13. miejscu i osiągnęła zdumiewającą ilość 158 tysięcy pobrań, co jest dla mnie kosmicznym wynikiem i nadal w to nie wierzę. Więc jeżeli jesteś ciekaw, jak to wszystko powstało i jak do tego doszło, to zapraszam Cię na kolejną część materiału. Hej, witajcie. Witajcie na pierwszym odcinku na moim kanale, takim pełnometrażowym z krwi i kości. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mogę dla Was takie coś nagrać. Mam nadzieję, że widać po moim uśmiechu. I na wstępie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie łapeczki, za wszystkie komentarze, za Waszą aktywność, za subiki, za to, że jesteście po prostu, jesteście tacy kochani, że naprawdę. Dobra, a my myślę, że przejdziemy już do wstępu, bo się tak zgadzam, że się nie zamknę. A więc w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować moją mapeczkę Megapolis, na której grał sam RoxMB, król polskiego Minecrafta. Jeżeli Roxu to słyszysz, to z góry Cię pozdrawiam. Mapkę buduję od 2015 roku i przygotuję dla Was teraz ujęcie dla niedowiarków, że hej, jak to? RoxMB grał na Twojej mapeczce? Niemożliwe. No dobra, myślę, że to gdzieś mniej więcej wyglądało tak. No cześć. Cześć, witajcie. Witajcie w pierwszym odcinku na kanale RoxMB. No dobra, Roxa mamy z głowy, to teraz czas na kolejnego youtubera. Chodzi tu mianowicie o Szymka, który właśnie oparł serię Życie ekipy na mojej mapce Megapolis. I żeby nie było, że mój tytuł jest czystym clickbaitem, to teraz pokażę Wam krótki fragmencik. No dobra, postanowiłem pokazać Wam, jak wielka jest wcześniej wspomniana mapka. Biegnąc sprintem z jednego punktu do drugiego, wybrałem oczywiście te dwa najbardziej skrajne punkty na mapie, obliczyłem, ile kilometrów długości ma Megapolis. Zajęło mi to 11 minut i 41 sekund. A wiedząc, że średnia prędkości podczas sprintu to 5,6 metrów na sekundę, możemy wykonać bardzo proste obliczenie. Wcześniej wspomniany czas, czyli 11 minut i 41 sekund, zamieniamy na sekundy. Wychodzi nam 701 sekund. Mnożymy to razy 5,6, daje nam wynik 3925 metrów, czyli uśredniając jest to 4 km. Oczywiście mapka jest dużo większa niż tutaj wspomniana trasa i myślę, że teraz czas, aby ją zwiedzić. Pierwsze miasto nazywa się Metropolis. Halo, halo, stop, Filip Oxy. Czy ty powiedziałeś pierwsze? Nie pomyliłeś się czasem? No właśnie nie, bo na mapce znajdują się aż 4 miasta. I każde jest w odrębnym stylu. I muszę przyznać, że te, które tutaj widzicie akurat, no według mnie jest najgorsze. To były początki i mój styl budowania pozostawia wiele do życzenia wtedy. Ulice są bardzo wąskie, na 3 szerokości kratek, więc no tak słabo można zrobić chodniki i ulice. Architektura budynków dodatkowo jest no trochę nieprzemyślana. A dlaczego tak się stało? Przecież zawsze mogłem to jakoś zaplanować. No tego dowiecie się w późniejszej części materiału, kiedy przeniesiemy się dosłownie do początków i odpalimy najstarszego save'a, jakim dysponuję. Wtedy będę mówił, jak to się zaczęło, o całej historii i jak wyglądały właśnie pierwsze budynki, które budowałem. A teraz jeszcze pozwiedzamy trochę na Metropolis. No i zobaczymy, co ciekawego na nim jest. W Metropolis znajduje się Stadion Narodowy, stacja kolejowa prowadząca do drugiego miasta. Mam nadzieję, że wszystkim dobrze znane WTC, czyli World Trade Center. No i standardowo, no, maczek musi być, ustalmy to, nie? Trzeba coś jeść. No dobra, my się już żegnamy z Metropolis. Oczywiście jest więcej budynków niż te, które tutaj pokazałem, ale nie będę wszystkich przedstawiał, tylko te najbardziej znane. A teraz czas na drugie miasto. No to co, jesteście gotowi? Lecimy! Tak, to Megapolis. Największe miasto na mapie. Dlatego też mapka nosi nazwę tego miasta.
W tym mieście znajduje się aż 130 budynków. Jest to najlepiej rozwinięta komunikacja, ponieważ oprócz sieci autobusów mamy do dyspozycji kolej miejską. Dodatkowo miasto te leży nad rzeką oraz oceanem, co dodatkowo uatrakcyjnia to miasto. Więc tak wygląda skala całego miasta Megapolis, tego największego. I te pierwsze miasto, w którym byliśmy, no trochę jest malutkie. A w tym mieście możemy jeszcze znaleźć Pałac Kultury i Nauki, Warsaw Tower, Złotą 44, Pałac Prezydencki, Sejm RP, Sąd Najwyższy, Burcz Khalifa, ale i również szkołę, basen, kościół, szpital oraz lotnisko. No a w tym są jeszcze dwa miasta, ale nie będę omawiał ich szczegółowo z racji tego, że no, są dopiero w budowie. Te, które tu widzicie akurat, to Potato City. Miasto zlokalizowane jest na oceanie i zbudowane jest na dwóch wyspach. Docelowo powstanie tu linia metra oraz port wraz z lotniskiem. Ostatnie miasto nazywa się Nowe Miasto. Dominującym stylem budownictwa jest modernizm. Wszystkie budynki staram się, aby posiadały jasne barwy oraz używam szkła wszędzie, gdzie się da. Dosłownie odbiło mi na punkcie tego stylu i szkła. Planuję, aby właśnie to miasto w przyszłości było sercem mapki. To tu powstanie największy park na mapie i przypominać będzie Manhattan, ponieważ z każdej strony otaczać go będą wieżowce. No to myślę, że miasta mamy z głowy. Ale Megapolis to nie tylko beton i stal. Miłośnicy natury mogą spędzić czas w obozie letniskowym wśród lasów. Mapka do zaoferowania ma również archipelag wysp wulkanicznych z aktywnym wulkanem. Na plaży znajduje się również wioska w stylu hawajskim. Ostatnia lokalizacja, do jakiej możemy się udać, to wioska Westernowa. Niestety, ale jest jeszcze w fazie budowy. No dobra, zgodnie z obietnicami, zabieram was teraz do najstarszego save'a, jakim w ogóle dysponuję, jaki mi się udało wygrzebać z tego mojego komputera. I powiem wam szczerze, że ostatni raz wchodziłem na tego save'a z 3 lata temu, więc dawno mnie tu nie było i sam jestem ciekawy. Dobra, a więc tutaj mamy ryneczek. On się trochę już zmienił i się wydłużył, bo nie mam tego budynku, usunąłem go. Dobra, lecimy dalej. Tego budynku w ogóle nie ma, usunąłem go. Jak widzicie, jest no szkaradny. Tu w ogóle wiele budynków nie ma. To jest chyba dopiero początek miasta. No, McDonald's jest oczywiście. Tutaj w WTC jest jedno, z tego co widzę. Tak, jedno, bo tam stoi drugie. I jest trochę niższe, bo wiem, że go kiedyś dobudowywałem, żeby było wyższe. Ten budynek nadal jest, tylko że teraz jest z wypełnionym wnętrzem. Tutaj też nie ma w ogóle niczego. Tutaj jest elektrownia. Co ciekawostka taka jest, że tutaj jest panel słoneczny, który zasila to całe miasto i w nocy się robi po prostu wszędzie jasno. Ten budynek to myślę, że nie wymaga komentarza, po prostu no nie wiem, jak mogłem takie coś zbudować kiczowate. No na pewno go od razu zniszczyłem, ale co mnie w ogóle podkusiło, żeby takie coś budować? Co to w ogóle jest za mechanizmy? Ja wiem, czym się wzorowałem. Oczywiście wzorowałem się tymi domkami, o których zaraz opowiem, bo one są bardzo istotne w rozwoju miasta. Tak, no ten budynek usunięty został. Ten nadal jest, tylko trochę zmieniony. A ten to w ogóle też bez komentarza, bo jest taki wysoki, a taki brzydki. W nowszych wersjach go też usunąłem. I co ciekawe, widzę, że tu go nie dokończyłem budowy. Te wszystkie budynki, te całe pierwsze miasto robiłem ręcznie. Bez żadnych comment bloków, bez żadnych word editów. I w ogóle nie ogarniałem czegoś takiego jak word edit. Więc wtedy jeszcze no, nie miałem pojęcia o tym i nie używałem. Więc wszystko ręcznie, dlatego ten budynek też długo budowałem. Chyba gdzieś z parę dni, może z tydzień nawet. No i nie wart był świeczki. W tym miejscu wiem, że usuwałem tą wioskę też ręcznie, czy tam TNT. I powstał tu właśnie ten Stadion Narodowy, który wam wcześniej pokazywałem. I co by tu jeszcze wam pokazać? Oczywiście w tamtym kierunku jest Megapolis. Tutaj nawet nie ma drogi jeszcze zbudowanej. No tak to wygląda na początek. Dobra. I w ogóle te osiedle, słuchajcie. To teraz wam opowiem, kto już ten, już ma dosyć, to może wyłączyć filmik, bo ta historia jest trochę dziwna. Jak powstał właśnie Megapolis?
A więc była sobie wioseczka, nie? Byłem na zwykłym świecie płaskim i była właśnie taka wioska jak tu. I postanowiłem sobie, że zniszczę im tą wioskę, wiecie, wziąłem TNT, nie? Bawiłem się w jakiegoś, nie wiem, złego tam, zły charakter i sobie rozwalałem wioskę. No pewnie nieraz każdy z was to robił. Ale w pewnym momencie takie mi było, że szkoda mi ich, nie? Odbuduję im tą wioskę. No i właśnie takie zwykłe domki postanowiłem im odbudować, a że nie wiedziałem, jak zbytnio wyglądały, to właśnie zamieniłem im na żelazne z oknami zielonymi. I jak zrobiłem całe osiedle takich domków i powiem wam, że jakoś mi się to spodobało i postanowiłem zbudować im wieżowiec. No szkoda, że nie mam save'a takiego, że pokazać tą wioskę i tak dalej, ale pierwszym wieżowcem właśnie, który tutaj zbudowałem, oj czekajcie, szybko muszę włączyć nadal dzień, bo zaraz mi tu się wszystko zlaguje, jak włączą się te latarnie. A więc pierwszym wieżowcem, który zbudowałem, to jest właśnie WTC, World Trade Center, jedna wieża i powiem wam, że nawet mi się spodobał ten wieżowiec i to mnie właśnie popchało, żeby zbudować drugi obok i to był drugi, z tego co pamiętam. Potem zbudowałem chyba park i tak wiecie, pomału im budowałem, bawiłem się w takiego dobrego pana, nie wiem jak to nawet nazwać, takiego może burmistrza i tak dalej i w końcu budowałem właśnie im takie miasto i powiem wam, że taką mi radość to sprawiało, no że postanowiłem dalej i tak wiecie, rok, dwa, trzy, cztery, pięć, no i tak zrobiłem tą mapkę. Taka historia w skrócie. Więc myślę, że na ten moment będę się z wami żegnał. Bardzo, bardzo dziękuję, że tu byliście ze mną, że obejrzeliście ten filmik do końca. Oczywiście nie będę was zmuszał do żadnych tam łapeczek, subików i tak dalej. Kto będzie miał to ochotę, to zrobi. Oczywiście na moim kanale jest jeszcze filmik do traileru tej mapki, jakby ktoś chciał zobaczyć, to właśnie teraz wyświetlam kartę. No to co, ja się z wami żegnam i do następnego, no to pa!